Ogólnie to heja. Przychodzę tutaj z tutorialem na skoki, żebyś poprawnie skakała, poprawnie skakał. Musimy się rozgrzać, najważniejsze są nadgarstki, ponieważ na nie lądujemy. Tak, ja tutaj sobie też powolutku, barki. Nie trzeba barków, ale one też jakby zapadają i łopatki, więc tak, nie pytajcie. Głowa, ponieważ można się przekrzywić i rozgrzam też kostki, chociaż nie jest to obowiązkowe, bo najważniejsza jest ta góra. Można też sobie robić jakieś skłony, ale jestem już rozgrzana. Okej. Trzeba sobie poćwiczyć galop, ponieważ to jest rozbieg do naszego skoku. Tak. I teraz ćwiczymy taki wyskok. To jest pierwszy etap skoku, który trzeba umieć. Znaczy nie trzeba, ale najlepiej jakby był taki, co nie, bo wtedy jest najbardziej efektowniejszy ten skok. Więc tak. Następnie lądowania. Tak, lądowania. Trzeba sobie zrobić takiego wyskoku, bo inaczej nie da rady. Naprawdę. Pamiętajcie, że trzeba upadać na ugięte łokcie i na łapy, bo może wam się palec złamać. No dobrze. I nadal lądowania. Tak, i teraz takie coś musicie zrobić w locie, że jak startujecie i lądujecie, to macie takie coś, co nie? I wykopy. Nie trzeba z wykopem, trzeba po prostu sobie poćwiczyć takie po lądowaniu jakby, znaczy w trakcie lądowania. Efekt końcowy i narazka.